nacji. Pani Katarzyna Węglicka zapewne wam opowie, ale Litwę, Białoruś i Ukrainę zna, mówiąc w cudzysłowie, jak własną kieszeń, bo była tam dziesiątki razy. Robi to od wielu, wielu lat i wydaje mi się, że ja dopiero zacząłem rozumieć Wschód po rozmowach z tobą i dopiero mogę pewne rzeczy sobie połączyć. Kasia dzisiaj pokaże państwu i opowie o Ukrainie i o tych terenach, gdzie w tej chwili toczą się najcięższe walki, ale pokażę, jak było przedtem. Zapewne dopowie o tych swoich wędrówkach. Myślę, że to w tym czasie jest bardzo ważne. Mamy te dwie książki. Później, jeżeli państwo będziecie chcieli obejrzeć te książki, czy kupić, czy porozmawiać z autorem, to trzeba przywędrować na stoisko numer 60. Zapraszam i oddaję ci całą władzę. Dziękuję. Chyba będzie dobrze. Witam państwa bardzo serdecznie. Czy słychać mnie dobrze? Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Szanowni państwo, i tak jak tutaj pan z wydawnictwa Fundacji Sąsiedzi Andrzej Kalinowski powiedział, chciałam państwa przez chwilę poprowadzić po tych wschodnich ścieżkach. Będzie to dzisiaj tylko Ukraina, bo rzeczywiście no ja na te tereny jeżdżę od 32 lat, z tym, że no przez ostatnie 2 lata nie byłam na Ukrainie. Najpierw była pandemia, no teraz wiadomo, co się dzieje. Także tam krótką prezentację zatytułowałam od Sum, Charkowa po Herson i Odessę, bo chciałam państwu pokazać tę Ukrainę, której nie znamy. Myślę, że to jest też istotne chociażby w kontekście też no, przyjeżdżających do Polski Ukraińców, bo oczywiście ta Ukraina bliższa nam, tak leżąca na zachód od Zbrucza, między Zbruczem a Dnieprem, jest jakoś znana, no szczególnie ta zachodnia jest bardzo znana, natomiast no, mało kto zapuszczał się, mówimy o tych czasach takich spokojniejszych, poza Kijów, poza Dniepr, gdzieś do Charkowa, Ługańska, jak ja mówię, tam tylko takie swirki durnowate jeżdżą, jak mawiał Toniku. I szanowni państwo, na tę wędrówkę zapraszam państwa, maleńki rzut oka na mapę. Ja tak troszkę niezdarnie zaznaczyłam czerwoną linią, to jest linia Dniepru, czyli będzie mowa o tych terenach właśnie zadnieprzańskich, o które opisuję w tych moich dwóch ostatnich książkach. Tutaj Andrzej pokazywał te ukraińskie ścieżki. W tej chwili kończę drugą część, która będzie też opowiadała właśnie o, tak samo o ziemi sumskiej, charkowskiej, zaporowskiej, ługańskiej, donieckiej, bo właściwie no, u nas mało, w zasadzie nikt o tym nie pisze, bardzo mało jest literatury na ten temat. Troszkę też zaznaczyłam tutaj miasta, które państwu chcę pokazać, miejscowości, właśnie od Czernichowa przez Sumy, przez Charków, aż po Odessę na południe. Tę naszą wędrówkę zaczniemy sobie na chwilę w Kijowie. Kijów jeszcze z tych miast, o których dzisiaj wspomnę, jest no, najbardziej znany, jako że no, wiemy, stolica Ukrainy. No, taka ciekawostka, szanowni państwo, kiedy jeździ się po naszych miastach, miejscowościach, no ja przyznam się, nie wiem, może nie zauważyłam, ale jakoś specjalnie nie widzę takich napisów typu kocham Polskę, uwielbiam swój kraj. Natomiast właśnie takie widoki jak tutaj lubić Ukrainę w języku czy to rosyjskim, czy ukraińskim, w zależności od regionu, takie szyldy, takie no, anonsy można w Ukrainie dzisiaj, znaczy kiedyś można było zawsze znaleźć. Tak, bardzo mi ciężko jest, no, mówiąc o tej Ukrainie, używać czasu przeszłego do niektórych miejscowości.
no, z wiadomych względów. Natomiast no, to w ogóle jest charakterystyczne dla Wschodu, właśnie takie wyrażanie tej swojej, tego swojego przywiązania do swojego miasta, regionu, bo takie napisy widywałam i w Charkowie, i w Odeście, co oczywiście nie znaczy, że gdzie indziej ich nie ma, ale rzeczywiście tam na Wschodzie, za Dnieprem szczególnie dużo. Szanowni Państwo, o Kijowie oczywiście można mówić długo. Ja nie będę tutaj opowiadała o historii, o zabytkach, bo nie to jest naszym spotkaniem. Tylko z Kijowa chciałam pokazać i powiedzieć taką ciekawostkę. Oni zawsze, Kijowianie, mówili jeszcze na długo, długo przed 24 lutego tego roku. Jeden z piękniejszych soborów, starszych, ciekawszych w Kijowie, jest tak zwany Sobór Sofijski, Sobór Mądrości Bożej. Tuż przed pandemią skończyła się jego renowacja i jak widzicie Państwo, w absydzie nad ołtarzem jest olbrzymia sześciometrowa mozaika Matki Bożej Orantki. Mieszkańcy Kijowa mówią, że to jest patronka tego miasta i rzeczywiście miejscowa legenda głosi, i to z dawien dawna, i tak mówili, no myślę, że teraz tym bardziej mówią Kijowianie, że dopóki tenże sobór i dopóki ta mozaika nie zostaną zniszczone, to Ukraina pozostanie wolna i niezależna. No wiemy dzisiaj, że na szczęście no, centrum Kijowa, mówię o tej części starej, takiej z zabytkami, ono na razie bardzo nie jest zniszczone. No, no jeśli chodzi o pozostałe regiony, no to dzisiaj zostawiamy ten temat. A tutaj taka właśnie ciekawostka a propos Kijowa, ale my, Szanowni Państwo, wyjeżdżamy z Kijowa i te światła wielkiego miasta, które Państwo tutaj widzicie, to jest inne, bardzo ciekawe miasto na ziemi ukraińskiej, to jest Charków. Drugie co do wielkości miasto, to jest Charków, który jest miastem, był miastem, jest i mam nadzieję będzie miastem uniwersyteckim, miastem bardzo ciekawym, miastem położonym nad trzema rzekami, tutaj akurat widać jedną z nich, rzekę Charków. Miasto nieprawdopodobnie doświadczone w historii, położone daleko. Z Kijowa jedzie się całą noc, to jest ponad 600 km na wschód, no, stamtąd już jest bardzo blisko do rosyjskiej granicy, o czym wiemy. Cóż ciekawego jest w Charkowie? To jest miasto, tak jak powiedziałam, wielu uniwersytetów. Może architektonicznie ktoś by powiedział, że no nie takie fascynujące jak Lwów, Kijów, Czernichów, ale ma też swoje ciekawe zakątki i tak jak wspomniałam, niesamowicie tragiczną historię. Charków jest stolicą ziemi słobożdżańskiej. To jest tak zwana Ukraina Słobodzka. Cóż to znaczy? Te dalekie ziemie ukraińskie, właśnie ziemia sumska, charkowska, aż tam po Donieck, po Ługańsk, to była tak zwana Ukraina Słobożdżańska, czy Swoboda, Wolność. W XVII-XVIII wieku tam powstawały niewielkie osady, które były zakładane przez najczęściej zbiegów. No, teren, jak nazwa wskazuje, wolny, czyli tam uciekali czy wojskowi, uciekali z wojska, czy chociażby zbiegali chłopi gdzieś tam z terenów za Dniepru, mówimy tutaj o tej już prawobrzeżnej stronie Dniepru, tak gdzieś spod butów magnatów, czy to polskich, czy to ukraińskich, bo tacy też byli. I tam po prostu zakładali osady, tak też między innymi powstał Wielki Charków. On stał się wielki i coraz większy stawał się pod koniec XIX wieku. W Charkowie jest bardzo dużo Polaków. Tu Państwo widzicie jedną z centralnych ulic Charkowa i najważniejsza świątynia prawosławna dla Charkowa to jest Sobór Uspieński, sobór, który no niestety w lutym został zbombardowany. Natomiast wspomniałam o tym, że właśnie w Charkowie jest dużo Polaków. Działa tam kilka stowarzyszeń polskich i polsko-ukraińskich, nawet polsko-ukraińskich jest 7. Skąd Polacy w Charkowie, ktoś by zapytał? Ano wszystko się właśnie wiąże z tym rozwojem miasta w wieku XIX, z tego względu, że po prostu druga połowa XIX wieku na tych terenach budowano kolej,
budowano fabryki, huty, tak cały rejon Doniecka, tak jak dzisiaj określamy ten Donbas, rejon Charkowa, to były budowy kolei, kopalń, hut i powstawały miasta i tam po prostu nie ma, nieraz całe wioski z Polski, na przykład z Mazowsza, przenosiły się po prostu szukając chleba i pracy. Tak, były rodziny, które wyjeżdżały do Stanów Zjednoczonych, do Brazylii, a byli i tacy, którzy wyjeżdżali no, na te wtedy na zachodni skraj Imperium Rosyjskiego. I tam po prostu ich potomkowie mieszkają. Tu pokazuję Państwu główną ulicę starej części Charkowa, przepraszam, to jest ulica Sumska, bo prowadziła niegdyś do Sum. No, liczne są ślady polskie w Charkowie, ja o tym też piszę w Ukraińskich Fascynacjach i w kolejnej mojej książce. Szanowni Państwo, kiedy tuż przed pandemią jeszcze byłam w Charkowie, spotkałam się ze znajomą, która jest historykiem, jest Ukrainką. Napisała po ukraińsku, ta książka po polsku nie została wydana, jakoś nikt nie był zainteresowany. Napisała książkę zatytułowaną Wybitni Polacy Charkowa. Taki zbiór bibliograficzny, taka monografia też jednocześnie. Książka liczy ponad 400 stron i mówi o najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych Polakach Charkowa. A no, tych nazwisk jest tam tylko 68. I to jest wszystko mniej więcej od początku XIX do końca XX wieku. Szanowni Państwo, to pokazuje jeszcze stary gmach Uniwersytetu Charkowskiego, kiedy w październiku 1805 roku otwierają się na Wołyniu podwoje liceum Krzemienieckiego, tych słynnych Aten wołyńskich, wówczas już w Charkowie działa Uniwersytet. Uniwersytet, który powstał rok wcześniej, jednym z jego założycieli, propagatorów idei założenia i później założycieli był kurator oświaty na tereny właśnie Charkowszczyzny, który sprawował swą funkcję w Petersburgu. Był to nie kto inny jak urodzony pod Odessą Seweryn hrabia Potocki, brat Jana Potockiego, tegoż od rękopisu znalezionego w Saragossie. Kiedy zamknięto liceum Krzemienieckie, tutaj nie bez powodów wymieniam tę uczelnię, po powstaniu listopadowym wówczas większość wykładowców i oczywiście też uczniów przeniosła się najpierw do Kijowa, potem do Charkowa. Tu na Uniwersytecie Charkowskim wykładał między innymi Aleksander Mickiewicz, brat Adama Mickiewicza. On przeniósł się właśnie z Krzemieńca, był profesorem prawa rzymskiego, prawa litewskiego i prawa rosyjskiego. I w Charkowie, Szanowni Państwo, po polsku wykładać wtedy nie mógł. Po rosyjsku nie chciał, w związku z tym wykładał w języku łacińskim. I no, chciałabym powiedzieć do dzisiaj, na pewno do jeszcze lutego tego roku i mam nadzieję, że tak jest dalej, w bibliotece uniwersyteckiej, gdzie są naprawdę duże zbiory poloników, w Charkowie zachowały się wykłady spisane po łacinie właśnie chociażby przez Aleksandra Mickiewicza. Tam pracowało wielu, może kiedyś będzie okazja, to Państwu opowiem o polskich śladach w Charkowie więcej, bo właściwie no, na ten temat to można by mniej więcej nawet no, nie do końca spotkania, ale do najbliższego, nie wiem, piątku opowiadać. Tu też studiował jedyne pół roku, jakie spędził na studiach na medycynie, to właśnie w Charkowie spędził chociażby Józef Piłsudski. Na murach starego gmachu uniwersyteckiego znajduje się 7 tablic w języku polskim i ukraińskim poświęconych wybitnym Polakom właśnie Charkowa i ziemi charkowskiej. I tak jak mówiłam, no, Charków jest miastem ciekawym. Tak króciutko wspomniałam o historii, tu pokazuje po prostu park miejski, pokazuje miejsce, plac tak zwany Zakochanych na tym dolnym zdjęciu, miejsce, gdzie spotykali się szczególnie młodzi charkowianie. Tu po prostu no, trwało to codzienne życie, jakieś zwykłe randki, tak. A wspomniałam, że ta historia miasta była bardzo tragiczna. Druga wojna światowa, kiedy Niemcy podchodzili pod Charków, kiedy miasto było oblężone, o to miasto stoczono 4 bitwy.
cztery oblężenia Charkowa. Natomiast, szanowni państwo, ziemia charkowska to przede wszystkim czas wielkiego głodu. Rok 1932 to jest druga fala głodu na tej wschodniej ziemi ukraińskiej, bo były trzy te fale tam na wschodzie. Oczywiście pomijam inne tereny, tak? Mówię dzisiaj tylko o tym wschodzie, tym dalekim wschodzie ziemi ukraińskiej. W roku 1932 zaczęła się olbrzymia fala głodu. Tu przeskoczę na chwilę ze zdjęciem, bo nie w takiej kolejności wkleiłam. Tuż pod Charkowem, za obwodnicą miasta, znajduje się jeden z najbardziej wstrząsających, jakie widziałam, pomników głodu właśnie na Ukrainie. Szanowni państwo, mówi się, że na samej ziemi charkowskiej zmarło z głodu około 2 milionów ludzi. Kiedy wprowadzono zakaz poruszania się, no bo wiadomo, że chłopi po prostu no w latach 1932-33, kiedy musieli oddawać każde źdźbło zboża, każdy wykopany ziemniak, zaczęli uciekać do miasta. Wówczas ówczesny minister spraw wewnętrznych Rosji, a późniejszy minister spraw zagranicznych Rosji, Wiaczesław Mołotow, wprowadził zasadę tak zwanych pięciu kłosów. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeliście. Za ukrycie chociaż pięciu kłosów i jeśli kontrola znajdowała je, dawano albo 10 lat łagrów, albo karę śmierci. Wprowadzono w 1932 roku tak zwane wewnętrzne paszporty. Nie wolno było przenosić się z miasta, z wioski do miasta. Po prostu trzeba było mieszkać we wsi, w której się człowiek urodził, w której miał dom. To były tak zwane wewnętrzne paszporty, to był też pomysł Wiaczesława Mołotowa. Te paszporty zostały zniesione, wprowadzone w 1932 roku. One zostały, ten obowiązek, bardzo tam przestrzegany, został zniesiony w 1974 roku. I szanowni państwo, tak jak mówiłam, Charków w II wojnie światowej, ponad 70% zniszczonej infrastruktury miasta. W tej chwili zniszczenia dochodzą już, sięgają już prawie 60%. Na obrzeżach miasta znajduje się oczywiście słynny cmentarz ofiar totalitaryzmu. To jest jeden z tych naszych cmentarzy wojennych, tak, Katyń, Charków, Miednoje. On się znajduje w dzielnicy Charkowa o nazwie Piaci Chatki. I tutaj pokazuję państwu widok. Jeśli ktoś z was był na przykład w Katyniu albo w Miednoje, no te trzy pomniki, te trzy cmentarze, one są architektonicznie do siebie podobne. Ja tutaj tylko pokazuję państwu no, główny pomnik i jedną z tabliczek z wyrytym nazwiskiem Jakub Wajda, ojciec Andrzeja Wajdy, reżysera. No niestety wiem, że na początku marca część tych tabliczek, tak jak jest to dojście tutaj do pomnika, została zniszczona. Po prostu pociski, rakiety tam trafiły, dwie rakiety. Także pomnik, ten cmentarz został uszkodzony. I to są właśnie obrzeża. To jest dzisiaj Wielki Charków oczywiście. Kiedyś to była wioska pod Charkowem. Tak. No i tutaj, otóż kilometr za właśnie Piaci Chatkami jest ten, w szczerym polu jest taki ten wielki pomnik głodu. Tak. A szanowni państwo, z drugiej strony Charkowa, pod miastem, jest tak zwany Drobicki Jar, gdzie w 1941 i drugim roku Niemcy wymordowali około 15 tysięcy Żydów z Charkowa i z okolic. I pokazuję państwu moje zdjęcie z 2018 roku i zdjęcie z Twittera z początku marca tego roku. Także pomnik też został uszkodzony. Tak, to chyba w ramach tej denazyfikacji Ukrainy. Kolejna miejscowość, bo tak sobie przebiegniemy po prostu przez te miejscowości tam, w tej dalekiej Ukrainie, jest góra o nazwie Kremieniec, nie Krzemieniec, znaczy no, można tak to przetłumaczyć na polski, Krzemieniec. Góra Kremieniec, gdzie według miejscowych mieszkających tam, no tambylców, tak, są to figury połowców, którzy gdzieś tam mieszkali na tamtych terenach. No tak do końca nie wiadomo, skąd one się wzięły, ale to była taka ciekawostka regionu.
To jest góra, tam w głębi, tak troszeczkę w głębi widać dachy domów. To jest Izium, czyli wędrujemy od Charkowa w stronę Ługańska, w stronę Doniecka. Tak, samego Izjumu już Państwu nie pokazuję, no bo wszystkiego się nie da, tylko troszkę takich migawek właśnie. I jadąc przez Izjum, właśnie koło tej góry Kremieniec, można było dojechać do Starobielska. Ja ostatni raz w Starobielsku, mimo że też już była tak zwana Ługańska Republika Ludowo-Demokratyczna, ale udało mi się załatwić przepustki. Ja to zresztą w ukraińskich chyba fascynacjach opisuję. Pojechałam tam nocą po prostu, no mając przepustki, bo to wtedy trzeba było jakieś chyba ze trzy checkpointy przejechać. Pojechałam do Starobielska, bo chciałam zobaczyć jedno miejsce. Tam, jak Państwo wiecie, oczywiście znajduje się klasztor, gdzie byli więzieni, bo ci nasi polscy policjanci, oficerowie, którzy potem zostali w Charkowie zamordowani, oni byli trzymani w Starobielsku. Ten klasztor istnieje, mam nadzieję, że jeszcze istnieje. No, jego Państwu nie pokazuję, ale chciałam pokazać dwa inne zdjęcia, które tu widzicie, bo mało kto wie o tym. Tychże Polaków, jak już mówiłam, z Starobielska wywożono do Charkowa. Tam na terenie siedziby NKWD ich rozstrzeliwano i z centrum miasta wywożono właśnie do owych piac i chatek, które Państwu pokazywałam. Natomiast 47 Polaków zmarło bądź zostało zamordowanych w samym Starobielsku. Oni zostali pochowani na miejscowym cmentarzu i kilkanaście, no już nawet chyba więcej, jak kilkanaście lat, na przełomie lat 90. i 2000 roku, dzięki staraniom Andrzeja Przewoźnika i wtedy jeszcze działającej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na terenie prawosławnego cmentarza w sercu Starobielska wydzielono, jak widzicie Państwo, taką niewielką kwaterę wojenną i tam spoczywają szczątki tych, którzy nie zostali pochowani w Charkowie, w piac i chatkach, tylko właśnie tam, w Starobielsku. I po prostu myślę, że to miejsce trzeba pokazywać. No, udało mi się tam kilka razy dotrzeć, w związku z tym obiecałam sobie, że będę po prostu pokazywać. Jest tablica oczywiście, jak Państwo widzicie, poświęcona naszym rodakom. Oczywiście okolica Charkowa i też te, no, powiedzenie dzisiaj moje do Państwa tych kilkunastu zdań, tak, czy kilkudziesięciu, to też chciałam przy okazji pokazać Państwu, jak jest to piękna ziemia. Niedaleko Charkowa płynie przepiękna rzeka Doniec, tak, i to, nad tą rzeką znajduje się jedna z trzech najbardziej, najważniejszych dla prawosławia ukraińskiego ławr. Ławry, czyli te główne klasztory, najważniejsza to jest ta kijowsko-pyczerska ławra. Potem ta, pewnie którą może część z Państwa zna, ławra poczajowska niedaleko Krzemieńca na ziemi wołyńskiej. I trzecia to jest ławra świętogórska tutaj nad Dońcem Południowym. To jest ta, którą Państwu pokazuję. Ta ławra, to są trzy ławry, one są obrządku prawosławnego patriarchatu moskiewskiego, których oczywiście no, patriarchowie, czy no, ci główni no, nie wiem, jak, przeorzy mówiąc naszym językiem, tak? Duchowni tychże ławr, no oczywiście mimo, że są poddanymi Cyryla w Moskwie, wypowiedzieli się oczywiście po stronie Ukrainy i ławra świętogórska została zbombardowana, ta, którą Państwu pokazuję. A my, Szanowni Państwo, wędrujemy dalej. Też tutaj nie bez przyczyny Państwu chciałam taką migawkę na pola Ukrainy, bo w ziemi ukraińskiej oczywiście też to są te słynne czarnoziemy, tak? I też ten teren tam, jak mówią chociażby doniesienia prasowe, też sprzyja żołnierzom ukraińskim, dlatego że no, ta ziemia, rzeczywiście ta ziemia czarna, taka no, gliniasta, lepiąca się, tak, nie tylko urodzajna, ona też jest no, podatna na wilgoć, tak, na wodę. W związku z tym no, ten cały ciężki sprzęt, którym Rosjanie wjechali w Ukrainę, on tam po prostu grzęźnie i na Ukrainie jest, tam w ziemi ukraińskiej jest takie określenie po rosyjsku
Rasputica, nie wiem, czy z Państwo się z czymś takim spotkaliście. To są takim potocznym, to jest generalnie nawet nie rosyjski, tylko surzyk, czyli mieszanina rosyjskiego, ukraińskiego, jakim się posługują w wielu miejscach Ukrainy miejscowi. Ta rasputica to jest właśnie takie błoto, ta ziemia właśnie, jak są takie, wyobraźmy sobie, jak tutaj, prawda, te pola są bez żadnych roślin i tam po prostu jest tylko ta ziemia nasiąknięta wodą, czyli takie po prostu błota. Mokradła, inne słowo, brakuje mi tu słowa. Taka breja, wiecie Państwo, jak pole jest takie nasiąknięte wodą, tak, to tam wszystko grzęźnie po prostu, aż tym bardziej ten ciężki sprzęt i oni to nazywają po prostu rasputicą. Także kolejne miasto dzisiaj bardzo poranione, a tu po prostu już też nie będę Państwu ani soborów omawiała, ani ulic, ani nazw placów, ani historii. To są Sumy. Bardzo ciekawe miasto. W Sumach znajduje się, słuchajcie Państwo, muzeum sztuki, w którym mało kto wie, ale tam jest ponad 400 poloników. Są medale, są obrazy Siemirackiego, są ryciny Orłowskiego, Płońskiego, Andriolego, obrazy Fałata. Mało kto o tym wie. Tam są stare polskie monety. To była taka słynna kolekcja z czasów I wojny światowej. I to zebrał nie Polak, zebrał to Ukrainiec, który miał ojczyma Polaka. Zebrał, mieszkając w Kijowie, dorobił się na kolei. Miał dużo pieniędzy i kupował. Wtedy mówiono o starożytności. A przede wszystkim interesowały go właśnie Polonika i on tę kolekcję swoją zawiózł do Sum w 1917 roku, bo po prostu liczył, tam matka jego mieszkała, że w tej całej zawierusze 17 roku jakoś ta kolekcja przetrwa. Tak się stało. Po 17 roku, po rewolucji październikowej, została znacjonalizowana i stała się podstawą do założenia miejscowego Muzeum Sztuki. Też mało kto o tym wie. I szanowni Państwo, od Sumy parki, zielone miasto położone nad rzeką Psioł. Tak. I co tam jest ciekawego? Piękny park był. Park bajek. Przy wejściu właśnie wita taki kot w butach. A po prostu przychodziły dzieci, a i dorośli, przyznam się, też mieli tam dużą frajdę. Można było po prostu oglądać czy postaci, czy scenki wyobrażone z najróżniejszych ukraińskich, bądź też rosyjskich oczywiście bajek, bo wiecie Państwo, też od tego nie uciekniemy, tak? Temat w ogóle kultury rosyjskiej, ukraińskiej, połączonej tam na tamtych ziemiach, że to nie tylko tam, to jest coś, od czego też się nie da uciec. I mimo tego, że dzisiaj między tymi krajami wyrósł nawet wyrosła nie przepaść, ale chyba rów mariański i tego się pewnie przez pokolenia ciężko będzie to zasypać, to nie da się jakby też oddzielić tej kultury, która gdzieś tam się przenikała, kultury tej wielkiej kultury rosyjskiej, kultury ukraińskiej, która szczególnie tam też była bardzo obecna. Na południe od Sum znajduje się miejscowość, w której do niedawna stał jeszcze pałac i taki, jak widzicie Państwo, okrągły dwór. To był stary maneż. To była posiadłość, która w XIX wieku należała najpierw do rodziny Kenigów, potem do rodziny Golicynych. Kiedy po raz kolejny przyjechałam tam, chyba ostatni raz tam byłam w 2017 roku, przyjechałam tam z kolegą, korespondentem The Associated Press, a na końcu Państwu powiem tej mojej opowieści, dlaczego o nim wspominam. Andrzej Golicyn był potomkiem właśnie właścicieli tychże dóbr. Opowiedział historię tego miejsca, ja ją też opisuję teraz w kolejnej książce. W tym pałacu było Muzeum Golicynych. I szanowni Państwo, to jest właśnie miejscowość Trościaniec. I Trościaniec w lutym został zmieciony z powierzchni ziemi. Trościańca już nie ma. Nie ma tych zabytków, nie ma miejscowości, w ogóle nie ma domów. Także Trościaniec, a obok, szanowni Państwo, płynie rzeka Worskla. Może pamiętacie z lekcji historii, jak nas kiedyś uczono, jak to w 1399 roku książę Witold na czele Zjednoczonych Wojsk Europejskich walczył z Tatarami pod Worsklą.
No oczywiście to nie było tu, w tym miejscu dokładnie, to tak się nie da, ale niedaleko właśnie owego Trościańca, o którym wspomniałam, nad Worskną leży miejscowość, kolejna miejscowość, dzisiaj niestety zrównana z ziemią, to jest Achtyrka. Achtyrka, czy też po polsku czasem się mówi Ochtyrka, tutaj nie bez powodu pokazuje Państwu naftowe kaczałki i napis na autobusiku Naftowik, bo Achtyrka to był po prostu przemysł wydobywczy, tam po prostu były no, takie nieduże, no, nie powiem jakieś kopalnie, ale no, tam wydobywano ropę naftową po prostu. Tak, i z tego słynęła Achtyrka. Ja pamiętam, kiedy ostatnio byłam tam, chyba przyjeżdżałam w 2018 roku, no zatrzymaliśmy się po prostu, żeby zjeść obiad, tak, w miasteczku. Miasteczku, które jakoś nie leżało celowo na szlaku jakiejś mojej wędrówki, było po drodze po prostu. Jak widzicie Państwo, cerkwie jak cerkwie, miasteczko, no stara zabudowa, gdzie niegdzie jeszcze przedwojenna, przedrewolucyjna nawet. Żyli sobie spokojnie ludzie, nieduże 30-tysięczne miasteczko, tak, właśnie między Sumami a Charkowem. A okolica jest tam przepiękna, słuchajcie Państwo, stare jakieś jary, zapadliszcza, czy też właśnie kurhany z czasów kozackich, bo tak jak mówiłam, to była ta słowożdżańska Ukraina, gdzie kozacy zakładali w XVII wieku miejscowości. I tam też nad tą rzeką Worsklą leży Połtawa. Połtawa, szczęśliwie jeszcze całą stojąca, Połtawa, którą rozsławił Mikołaj Gogol. Opisywał w swojej powieści między innymi połtawskie pierożki. W związku z tym, co zrobili Połtawianie, ano wystawili sobie pomnik pierożków. A dlaczego nie? Tak, także to w tej misce to są pierożki. I no i też się łyżka do tego. I tak jak wspomniałam, okolica ziemi, ta ziemia połtawska jest bardzo ładna, tutaj rzeka Chruntaszań z tamtych okolic. I to jest też teren, gdzie dominuje taki prawdziwy literacki język ukraiński. Taki najładniejszy, najczystszy jest właśnie na ziemi połtawskiej, bo no, w wielu miejscach tam za Dnieprem używa się tak zwanego surżyka, czyli to jest mieszanina języka rosyjskiego, ukraińskiego, pewnie jakichś jeszcze innych naleciałości. Natomiast połtawszczyzna to jest właśnie ten taki język literacki, czysty. I wspomniałam nazwisko Mikołaja Gogola, Janowskiego, zresztą częściowo o polskich korzeniach. Urodził się w wiosce Soroczyńce Wielkie, właśnie koło Połtawy, tutaj migaweczka z tej wioski. To nie jest skansen. To jest wioska, gdzie mieszkają ludzie. Ja to we wschodnich ścieżkach tutaj też w tej mojej książce opisuję, jak w 2016 czy 2017 roku, już nie pamiętam, trafiliśmy z przyjaciółmi na jarmark soroczyński, doroczny, sierpniowy, gdzie po prostu było no, dużo uciechy i można było naprawdę różne fajne przygody przeżyć. Też to opisałam w tych moich książkach, tutaj też właśnie owe wielkie Soroczyńce. Powędrujmy na chwilę na północ tej ziemi zadnieprzańskiej. To jest zdjęcie zrobione z samolotu, który kołował nad lotniskiem w Boryspolu. I widać dwie rzeki. Ta po lewej, której widać tylko maleńki fragment, to jest Dniepr. Ale ta kręta, piękna rzeka, tak no, po prawej stronie, na centralnym planie, to jest chyba dla mnie najpiękniejsza rzeka Ukrainy, to jest rzeka Desna. Ona tak właśnie meandruje przez wschodnie Polesie, bo Polesie też jest po stronie ukraińskiej. I nad tą rzeką leży miasto, jedno z trzech najstarszych i miasto, w którym jest obok Kijowa i Lwowa najwięcej zabytków ze wszystkich miast ukraińskich, stolica Rusi Czernichowskiej, czyli Czernichów. 7 świątyń zabytkowych z X, XI i XII wieku. Tutaj akurat zdjęcie robiłam z Soboru Trolickiego na Górach Bołdynych, ale widzicie Państwo gdzieś tam w krajobrazie widać właśnie owe wieże świątyń prawosławnych, starych, zabytkowych. Tak, to jest miasto właśnie Czernichów był jednym z dwóch miast, które odwiedziłam na kilka dosłownie dni przed wybuchem pandemii i to są właśnie z zimy 20 roku zdjęcia. No i tu dla przykładu dwie z tych świątyń. Oczywiście nie będę ich omawiała, bo nie mamy na to czasu. Tak, może będzie kiedyś okazja, to po prostu opowiem Państwu. Czernichowie też na moje spotkania autorskie zapraszam.
gdzie pokazuję i opowiadam o tych ziemiach wschodnich, nie tylko o Ukrainie, ale czy o Litwie, czy o Białorusi. Tu dla przykładu jeszcze nieistniejący już dzisiaj dworzec kolejowy w Czernichowie, bo miasto zostało bardzo zniszczone. No i napis chociażby w umywalni dworcowej, żeby butów i nóg nie myć. No, widać, ktoś tam miał taki zwyczaj. Także no, Czernichów jest położony przy linii kolejowej, aczkolwiek kolejowo tam nie bardzo się da dojechać. Natomiast właśnie a propos kolei, to coś innego Państwu wspomnę, o czymś innym Państwu wspomnę. Tu pokazuję miasteczko, które leży 40 km na południe od Czernichowa, przy granicy z Białorusią. Miasteczko nosi nazwę Sławutycz. To jest miasto brat Czarnobyla. Po wybuchu elektrowni w Czarnobylu, właśnie tu pod Czernichowem, zresztą bardzo dotkniętym w czasie wybuchu czarnobylskiego, zbudowano na surowym korzeniu miasto, do którego ewakuowano mieszkańców właśnie z Czarnobyla i z Prypeci. Tu specjalnie Państwu pokazuję na tym górnym zdjęciu taki duży plac. Zawsze nas uczą fotografowie, żeby gleby nie fotografować, prawda? Ale tu celowo pokazuję, żebyście Państwo mogli zobaczyć ten wielki, centralny plac. W głębi zwierzą to widać miejscowy ratusz. I tam, to jest miasto takie 25-tysięczne i w tymże Sławutyczu wszyscy, właściwie prawie wszyscy mieszkańcy pracują w Czarnobylu i w Prypeci. I ci mieszkańcy, ci pracownicy, którzy byli przez ostatnie tygodnie zakładnikami w elektrowni czarnobylskiej, właśnie byli mieszkańcy Sławutycza. Tak. W Sławutyczu, kiedy byłam w 18 roku, słuchajcie, zobaczcie, znalazłam kościół katolicki prowadzony przez naszych ojców Palotynów. Także nawet tam nasi duchowni dotarli. Natomiast chciałam Państwu pokazać zamknięty dworzec. A propos kolei właśnie, dlaczego zamknięty? Dlatego, że ze Sławutycza odjeżdża tylko jeden pociąg i przyjeżdża do niego tylko jeden pociąg. Rano i wieczorem. I tylko na ten czas peron jest otwierany. To jest pociąg, który po prostu, to jest pociąg transgraniczny, który jedzie do Czarnobyla właśnie i wozi po prostu pracowników. Dlatego, że w prostej linii między Czarnobylem, Prypecią a Sławutyczem to jest mniej więcej no, 40 parę kilometrów. Natomiast Szanowni Państwo, no, trzeba byłoby objeżdżać cypel ziemi białoruskiej, który gdzieś tam wdziera się właśnie pomiędzy te miasta. No i kolej po prostu była jeszcze w czasach radzieckich poprowadzona i stąd po prostu tylko jest dla pracowników. Czasami można oczywiście zapłacić i przejechać. Także tutaj to tylko taką ciekawostkę pokazuję. I zjeżdżamy na południe. Na południe moja ulubiona ławeczka nad Morzem Czarnym. Czyli jesteśmy w Odessie. Na chwilkę zatrzymajmy się w Odessie. I pokazuję Państwu tylko migaweczkę z tego miasta, bo o nim można długo mówić. Czy może domyślacie się, co to są takie, no te drzwiczki? Do czego one prowadzą? Co to jest? No, ktoś słyszy schron. Dzisiaj jest to prawdziwe zdanie, ale to dzisiaj schron, ale tak zupełnie to troszkę o co innego chodzi. Piwnica na węgiel, inne proszę, nie. Jeszcze raz? Nie, no, mogła być kiedyś. Szanowni Państwo, kiedy w A ktoś był z Was w Odessie? Nie, nie. Słuchajcie, Odessa była i no, była do lutego tego roku budowana od XIX wieku z miejscowego kamienia, z tak zwanego rakuszniaka, tak oni to nazywają, to jest miejscowy piaskowiec. Słuchajcie Państwo, i Odessa leży na podniosu katakumby. Są gigantyczne korytarze i słuchajcie, teren, oczywiście to jest jakieś zdjęcie z trasy turystycznej, ale słuchajcie, teren zbadanych katakumb pod Odessą to jest dzisiaj około 2,5 tysiąca kilometrów. Tych zbadanych, a jeszcze są dzikie katakumby.
gdy rozmawiałam w lutym, w marcu tego roku z kolegą z Odessy, no i pytałam, jak Odessa przygotowuje się na to, co już spotkało część Ukrainy, mówi, że no, wszyscy przewodnicy Odessy są zmobilizowani. Te podziemia w czasie wojny służyły partyzantce, a po prostu, ponieważ w Odessie nie ma metra, w związku z tym no, plaże zaminowano, a w mieście po prostu w tych katakumbach przygotowywano schrony. Także po prostu, żeby cała Odessa mogła się tam schronić. Jak mówię, to jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów poznanych korytarzy. Też wypompowywano wodę, właśnie kolega mi opowiadał. Także to a propos Odessy, no szczęśliwie jeszcze w Odessie jakoś tam za bardzo nic się nie dzieje, z tego co wiem. Szanowni Państwo, koło Odessy w delcie Dunaju jest ciekawa miejscowość. Tutaj też odsyłam już poszczegóły do mojej książki Ukraińskie fascynacje. Ja tam zamieściłam rozdział zatytułowany Miasteczko na Erikach. W delcie Dunaju na Erikach, czyli na kanałach, jest wioska, miasteczko właściwie założone przez starowierów, które leży po prostu na kanałach. Jest to po stronie ukraińskiej miejscowość, bo na samym Dunaju już jest granica z Rumunią i miasteczko nazywane jest ukraińską Wenecją. Tak, i chodzi się po takich właśnie chodnikach, komunikacja odbywa się łódkami. Miejscowi zawsze mówią, że jak się ktoś upije, to w Wilkowie, bo tak się to miasteczko nazywa, nie można się bujać na boki, tylko trzeba do przodu albo do tyłu. Po prostu, żeby nie wpaść do wody. To miasteczko opisywał też Bułat Okudżawa, także jest ukraińska Wenecja tam na południu, na jeszcze właśnie leżąca tuż przy granicy z Rumunią. No i to są tereny, oczywiście to południe Ukrainy, są stepy, gdzieś w okolicach Oczakowa, w stronę Krymu już. Tak, to jest ta Ukraina mniej znana, to są limany, Liman Mleczny, czy też tą twierdzą, ta woda, to jest Liman Dniestru, to jest Ackerman słynny. Także są to naprawdę przeciekawe miejsca, ujście rzeki Boch, Liman Bochu, limany, czyli te gardziele, którymi te wielkie rzeki wpadają, ukraińskie wpadają do Morza Czarnego. I tutaj Boch Południowy. I nad tą rzeką, tutaj Państwo most widzicie, leży miasteczko Mikołajów. Kościół katolicki jest w Mikołajowie, dzisiaj ciężkie walki o to miasto się toczą. Jest Muzeum Sztuki założone przez polskiego księcia z Charkowa, księcia Mikołaja Giedroycia. Jego potomkowie mieszkają w Charkowie, jeszcze wczoraj udało mi się porozmawiać, żyją i pradziad właśnie tychże moich znajomych z tej rodziny Giedroyciów, z której wywodził się Jerzy Giedroyć, którzy wywodzili się z Mińszczyzny i z Litwy. Jest gałąź w Charkowie, tam mieszkają. I właśnie Muzeum Sztuki założył się historyk sztuki książę Mikołaj Giedroyć w Mikołajowie. To jest ten budynek. Nie wiem, czy on jeszcze stoi, powiem Państwu szczerze. Delta i Liman Dniepru. Tak, Dniepru. I właśnie na Limanie Dnieprowym leży miasto Chersoń. Kiedyś sobie szłam któryś raz uliczką tego miasta i zrobiłam zdjęcie od takie nam gdzieś żyć. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć. Tak, dzisiaj pewnie nie ma już tych domów, nie ma tego napisu. Od tak po prostu, spodobało mi się i tyle. Bez jakiegoś celu robiłam spokojne uliczki Chersonia. Nie wiem, czy Państwo też taką ciekawostkę, chociażby tutaj powiem. Chersoń, lata 1783-93, działała przez 10 lat pierwsza polska żeglugowa kompania handlowa, kompania chersońska założona przez Potockiego, gdzie dzieci okolicznej szlachty stawali się marynarzami i pływali z towarami właśnie z Chersonia do Aleksandrii Egipskiej, do Egiptu, do Hiszpanii. Też o tym będzie w następnej książce. Kolejne nad Dnieprem miasto, taka migawka, kiedyś statki tam pływały po Dnieprze, to jest miasto Dniepro. No, nam może bardziej się nazwa poprzednia kojarzy Dniepropietrowsk. Od już wielu lat jest nazwa ukraińska, Dniepro. Tak, i
widok na słynną dnieprzańską elektrownię wodną, słynny, no kiedyś używało się rosyjskiej nazwy Dnieprogres. Tam właśnie niedaleko nad zbiornikiem Dniepru jest ten słynny Enerhodar, tak, ta elektrownia jądrowa, też oblegana przez Rosjan. I jej Państwu nie pokazuję, bo ja w Enerhodarze akurat w samej tej elektrowni nigdy nie byłam, więc nie pokazuję jej Państwu. Natomiast no, sama ta, słuchajcie, okolica to też straszny czas był, chociażby w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy oblegali Dniepro. Słuchajcie, 18 sierpnia 1943 roku na rozkaz Stalina tą tamę wysadzono w powietrze, wielką 60-metrową tamę wysadzono w powietrze. Historycy ukraińscy mówią, że zginęło wtedy od 20 do 100 tysięcy cywilów z okolicznych mieszkań, wiosek, miasteczek. Ta tama po prostu wszystko zalała. A na Dnieprze jest Hortyca, wyspa Hortyca, która była pierwszą siedzibą i stolicą Siczy Zaporowskiej. Znacie Państwo chociażby określenie Siczy z Sienkiewicza. Dlaczego Sicz Zaporowska? Bo leżała za porochami, czyli za progami skalnymi. Tak, za progami skalnymi, czyli za tymi granitowymi skałami, które no, były w rzece, w Dnieprze, tak, które są też w innych rzekach w Ukrainie. I po to na Dnieprze potem zbudowano elektrownię, żeby tę rzekę po prostu uczynić spławną. Natomiast właśnie na Hortycy, na tej największej wyspie na Dnieprze w 1551 roku Dymitr Bajdar Wiśniowiecki zakłada pierwszą sicz, czyli obóz warowny kozaków. Tych siczy było wiele, dlatego że te obozy były po prostu niszczone przez Turków, Tatarów, inne oddziały kozackie. Państwo te nazwy znacie chociażby z trylogii, tak? Baza Włók, Tomakówka, Hortyca. Dzisiaj na Hortycy, tu Państwu pokazuję, jest po prostu coś w rodzaju takiego skansenu, gdzie młodzi Ukraińcy wracają, tak jak u nas się wraca do skautingu, tak? Jakieś są rekonstrukcje, to oni tam odtwarzają te kozackie tradycje. I to jeszcze chciałam Państwu pokazać. Miasto, słuchajcie, które w 2013 roku przez amerykański magazyn Forbes zostało uznane najprzyjemniejszym i najlepszym miastem najlepiej rozwijającego się biznesu. To był 2013 rok, a przez przyrodniczą komórkę UNESCO uznane za najczystsze miasto przemysłowe świata. To są jeszcze zdjęcia z ukraińskiego Doniecka. Doniecka, ale słynna Donbas Arena, która dzisiaj jest no, zniszczona. Nowa część Doniecka, parki. Donieck leży nad rzeką Kalmius. Donieck, który w wieku XIX został założony przez pewnego Walijczyka, niejakiego Johna Hughesa, który z dalekiej Walii przyjechał, aby tam budować koleje, aby zakładać kopalnie, tak? I założył miasteczko, które zostało nazwane od jego nazwiska John Hughes, Józowka. Potem zostało zmienione, no tam był jeszcze jakiś Stalino po drodze i tak dalej. Potem od rzeki Donieck zmieniono nazwę, tak już po II wojnie światowej. No dzisiaj oczywiście Donieck jak wygląda, nie muszę Państwu mówić. Tutaj po prostu fragment tego Doniecka. Jaki, no jaki ja znam i tak samo drugie miasto, można mówić z rosyjska Ługańsk, można mówić z ukraińska Ługańsk. Tak, spokojna ulica Ługańska, rzeczka Łuchań. Miasto z kolei, które zostało założone przez architekta, który przyjechał, szanowni Państwo, ze Szkocji. Niejaki Charles Gascoigne na początku wieku XIX kupuje tę ziemię od ukraińskiego potentata cukrowego, niejakiego hrabiego Kochubeya za 24 tysiące funtów i zakłada miasteczko Ługańsk. Także te dwa miasta w Doniecku mają swoich założycieli z dalekiej Walii i Szkocji. Tu o te tereny w czasie właśnie Donbasu, w czasie wojny polsko-bolszewickiej toczyły się ciężkie walki bolszewików z oddziałami białych, a wojskami białych, wojskami carskimi dowodził nie kto inny, tylko Polak z Podmohylewa na Białorusi, Włodzimierz Majmajewski,
który wcześniej był komendantem twierdzy Posobcu nad Biebrzą. Tu walczył z bolszewikami, tu oczywiście walczono w czasie II wojny światowej. W tych miastach istniały i myślę istnieją jeszcze polskie stowarzyszenia. Tak, tu mamy kolejne miasto ważne na linii kolejowej, kolei jekateryńskiej, Kramatorsk. Dworzec kolejowy w Kramatorsku i step koło Kramatorska. To są też okolice, to jest między Donieckiem a Mariupolem. I szanowni państwo, ostatnie miasto, które chciałam wam pokazać, taką migaweczkę, to jest wjazd do miasta metalurgów. To był wjazd do miasta metalurgów. No, taki pomnik z czasów jeszcze Ukrainy Radzieckiej, ale miasto, gdzie były właśnie zakłady przemysłowe, gdzie były huty, to właśnie Mariupol. Mariupol, szanowni państwo, to stare gimnazjum na dolnym zdjęciu, a u góry to jest ten teatr. Nie muszę państwu opowiadać historii. W lutym 2020 roku byłam w nim na przedstawieniu. Mariupol, nazwa miasta, wywodzi się nie jak niektórzy mówią od Matki Bożej, tylko od Marii Pawłowny, żony cara Pawła I. Pierwotna nazwa tego miasta to był Pawłowsk, ale tam jeszcze caryca Katarzyna II zaczęła huty żelaza zakładać, tak? I tam po prostu żyli ludzie, słuchajcie, jakaś dyskoteka nocna, przepiękny park miejski. I Mariupol miał piękną dzielnicę, taką część miasta nazywaną Wiesiołką albo inaczej Małą Holandią, czyli po prostu taka mała Holandia, tak? Gdzie hodowano tulipany i to były, no tak wyglądał Mariupol, który jak wygląda dzisiaj, państwo wiecie, właściwie w 95% dzisiaj niestety tego miasta już nie ma. A i w Mariupolu znalazłam taki napis, jakaś czyjaś posiadłość, zobaczcie państwo, i napis: za zwalanie śmieci nabije mordu. No cóż, ktoś sobie swój teren chroni. I szanowni państwo, po tych właśnie wschodnich ziemiach, tej Ukrainy takiej dalekiej, można było jeździć i myślę, że za chwilę też będzie trzeba jeździć i znowu pojadę, żeby właśnie słuchać tych ludzi, jak tutaj baby Nadi pod Mariupolem. Wiem, 4 dni temu się dowiedziałam, że moja koleżanka spod Mariupola zdążyła z synem uciec. I szanowni państwo, tę moją opowieść chciałam zakończyć zdjęciem mojego kolegi, wspomnianego już przeze mnie właśnie Andrzeja Golicyna, który jest korespondentem The Associated Press, który w tej chwili leczy się w szpitalu w Genewie. 3 tygodnie temu został zabrany z okolic Kramatorska, spod Debalcewa, gdzie dosięgły go jakieś fragmenty. Na szczęście tylko dosięgły, słuchajcie, bomby termobarycznej i po prostu leczy się w szpitalu w Genewie. I jak rozmawiałam z nim przez telefon, bo na szczęście już może mówić, mówi: słuchaj Katia, ja za chwilę wracam na Ukrainę. On w 2014 roku zrobił zdjęcie, które chciałabym, aby pozostało dla nas, no, taką nadzieją. To tylko fotoreporter takie zdjęcie może zrobić, to nie jest moje zdjęcie, to jest Morze Azowskie, to jest zdjęcie spod Mariupola Andrzeja Golicyna. Jeśli macie jakieś państwo pytania, to zapraszam serdecznie do stoiska numer 60, no bo normalnie bym po spotkaniu tutaj odpowiadała, ale pan kierownik powiedział, żeby przejść. Zapraszam do moich książek i jeśli oczywiście o coś chcecie zapytać, to bardzo proszę. Dziękuję, że poświęciliście dzisiaj czas. No, opowieść smutna, ale no niezależnie od nas. Także jak będziecie państwo jeszcze kiedyś chcieli, to zapraszam na moje spotkania. Ja takich prezentacji mam ponad 200, także mi się ponad 90 tysięcy zdjęć nazbierało przez te 32 lata. I zapraszam do moich książek. Dziękuję pięknie.